W końcu doczekaliśmy się nowych swapów FIFA 23. W tym odcinku dowiecie się, ile tych swapów łącznie będzie, na co ja wydałbym wszystkie swoje swapy i które z tych opcji są najlepsze do wyboru, tak abyście jak najlepiej zaoszczędzili swój czas i jak najlepiej wydali swoje swapy. Postaram się podpowiedzieć wam również, jak najszybciej wykonać te wszystkie swapy, mimo tego, że nie znamy jeszcze wyzwań, no i oczywiście powiem, kiedy te wyzwania zostaną dodane do gry. Ja odcinek ten nagrywam 20 grudnia o godzinie 16, także jeszcze zadań nie mamy dodanych specjalnych, za które moglibyśmy otrzymać oczywiście swapy, jednak wszystkie nagrody już są pokazane w SBC. Oczywiście na razie dostaliśmy dwa swapy, jeden swap był do wykonania w SBC, które naprawdę było mega proste, no i drugi swap oczywiście był za po prostu zalogowanie się do gry. Jeżeli ktoś logował się na telefonie i tego nie dostał, to nie bójcie się, ponieważ był to po prostu błąd. Jeżeli zalogujecie się na komputerze, to prawdopodobnie powinniście oczywiście, lub na konsoli, to powinniście oczywiście dostać tego swapa pierwszego. Natomiast jeżeli nie dostaliście, nawet jak się zalogowaliście, to poczekajcie i jej wam oczywiście to zwróci. Ale przechodząc, oczywiście mam nadzieję, że jak oglądacie ten film, to w zadaniach już mamy do zrobienia swapy lub w SBC. Jeżeli nie, to wydaje mi się, że dodadzą je dopiero w piątek. Będziemy oczywiście mogli te wszystkie swapy wymieniać sobie tutaj w tym SBC od piątku 23 grudnia. Jest taka informacja na stronie EA, co oczywiście wskazywałoby, że dopiero od 23 będziemy mogli sobie wykonywać te wszystkie inne zadania, jednak tak naprawdę teraz już Trippiera można sobie wybrać. Oczywiście w tym odcinku powiem wam, co ja bym wybrał na waszym miejscu, na co warto poświęcić czas, a na co nie, jednak już teraz mówię, że na Trippiera nie warto. No i oczywiście będziecie sobie mogli przepalać te swapy do 13 stycznia, czyli również piątku. Po 13 stycznia to wszystko zniknie stąd i te swapy po prostu stracicie i wam przepadną, jeżeli ich nie wymienicie. Oczywiście po 13 stycznia rusza event Toty, ale jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 100 lajków, to ja oczywiście nagram poradnik również odnośnie Toty, więc zachęcam do tego, ja wam daję odcinki, wydajecie mi lajka, chyba spoko deal. Mam tutaj teraz taką bardzo fajną graficzkę, która oczywiście jest z Twittera FootSheriffa, bardzo polecam, naprawdę mega zaufane źródło i tak dalej, daje wszystko na bieżąco i tak naprawdę macie tutaj rozpisane wszystkie nagrody, jakie tylko mogą być. Oczywiście większość tych nagród przewidziałem już w poprzednim swoich odcinku na kanale, więc jak ktoś oglądał, to raczej nikogo to nie powinno zaskoczyć. Są dwie karty gwarantowane, czyli Tonali i Trippier. Trippier za 2 tokeny, można go przepalić już teraz. Jednak jak wejdziecie sobie na profil tego Trippiera na Footbinie, tam widać jego statystyki dużo dokładniej. Można powiedzieć, że statystyki naprawdę wyglądają ciekawie i kosztują tylko 2 swapy, ale te 2 swapy tak naprawdę mogą być warte dużo więcej. I jak sobie zobaczycie jego szczegółowe statystyki, to na pewno jednym z minusów jest to, że ma med. Chodzi o to, że ma po prostu pracowitość średnią w obronie, jak i w ataku, czyli będzie wam słabo bronił i będzie czasami się również zapędzał do ataku. Kolejny minus jest taki, że ma tylko 71 zwinności, no i to tempo tak naprawdę jest troszeczkę oszukane, ponieważ ma 93 przyspieszenia, ale tylko i wyłącznie 83 prędkości jakby swojego sprintu, więc to też jest minus. No i z takich innych statystyk naprawdę wygląda to kozacko. No, karta naprawdę ładna i też łatwo ją połączyć do składów z Premier League, naprawdę cudowna, jednak wystarczy sobie go porównać z Walkerem, który kosztuje tylko 18 tysięcy końców. Co prawda, no wydaje mi się, że 2 swapy są dużo więcej warte niż 20 tysięcy końców. Statystyki, jak sobie porównacie, teoretycznie Trippier ma wszystko lepsze, jednak taki Kyle Walker ma dużo lepsze pracowitości i również generalnie, jeżeli chodzi o grę, to jego sylwetka jest dużo lepsza, również styl biegania lepszy, więc wydaje mi się, że taki Kyle Walker będzie dużo lepszy na prawą obronę z tej ligi. No i oczywiście z Premier League macie dużo więcej innych obrońców, to już w zależności od waszego budżetu, ale są tutaj takie i niektóre tanie inicjatywy, jak właśnie Walker, a wiadomo, droższe, no to już na przykład Diego Dalot, ten najnowszy, no to te karty już po prostu wymiatają i do takiego Trippiera, po prostu Trippier do nich nie ma podjazdu, więc tego Trippiera wam oczywiście odradzam. Tonali również karta nie warta, tutaj nie będę się już tak bardzo rozdrabniał, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile. 10 tokenów jest to zdecydowanie za dużo i lepiej już na przykład za 10 tokenów wziąć sobie paczuszkę 83x25, tam macie szansę dodatkowo tego, że traficie oczywiście jakąś inną kartę Wintel White Card w środku, to i dodatkowo traficie sobie wiele foderu i tak naprawdę foder z tej całej paczki możecie potem na przykład przepalić na jakąś inną gwarantowaną kartę w SBC, która będzie dużo lepsza niż Tonali, albo na przykład zrobić sobie jakąś paczkę z ikoną czy paczkę z Hero, z której też macie spore szanse, że traficie kogoś lepszego. Nie ma konkretnie podane, ile tych tokenów będzie do zdobycia. 25 ma być do zdobycia konkretnie w SBC oraz w zadaniach, a około 5 ma być do dostania w paczkach, więc weźmy pod uwagę, że tych tokenów mamy łącznie 25, ponieważ nie bierzemy pod uwagę paczek ze sklepu, ponieważ to jest marnotrawstwo końców, moim zdaniem, więc jeżeli ja bym miał do zdobycia 25 tokenów i rozegrałbym wszystko, opcja jest naprawdę mega prosta. Wybrałbym sobie paczkę 85+10 i dołożył do tego paczuszkę 83+25. Wydaje mi się, że jest to zestaw taki two for you, z którego ludzie będą korzystali najczęściej, ponieważ macie tutaj do trafienia naprawdę 35 bardzo fajnych kart, które potem możecie przepalić w wielu innych SBC, no i generalnie macie przynajmniej pewność tego, że ten foder wam poleci. Wiadomo, że kusi tutaj również ta paczka za 15 tokenów, tutaj macie w środku jeszcze 5 player picków, jest to opcja również bardzo dobra, no i generalnie między tą paczką a tą, to już musicie sobie wybrać sami tak naprawdę.
No, piki oczywiście spoko, jednak weźcie pod uwagę to, że może też wam polecieć z tych pików dużo, dużo słabszy foder i tak naprawdę lepiej mieć kart 10 fajnych foderków niż tylko 5. Tutaj oczywiście większe ryzyko, więc albo ta paczka i ta, albo ta paczka i ta. Takie jest moje najlepsze combo, jakie tylko może być. Odnośnie gorszych nagród, ponieważ nie wiem, jak te swapy będą też podzielone, nie wiem, czy będą one w systemie takim, że na przykład dadzą nam do zadań 10 swapów i dopiero na przykład potem 15, czy od razu rzucą nam tych swapów 25 do zadań i do SBC. Nie wiem, jak będzie to wyglądało, oczywiście w SBC pewnie stopniowo będą dodawać, nie wszystko rzucą naraz, ale na sam początek na pewno zbierałbym sobie dopiero na tą paczuszkę tutaj za 10 tokenów, paczka 81 plus razy 11, oczywiście jak ktoś gra mało, nie chce mu się dużo grać, to ta paczka też jest spoko, fajny foder, może z tego polecieć. Ta paczka, w ogóle ją odradzam, paczka, która wygląda słabo, paczka, w której oczywiście macie szansę, że traficie coś ciekawego, ale są tutaj takie same nagrody jak za słabą rangę Food Champions, więc tej rangi nie polecam, tam też również macie player piki. Ewentualnie dopiero później można sobie oczywiście wybrać tą paczkę tutaj 3 razy 83 plus razy 25. Wiadomo, że musicie tutaj uzbierać aż 20 tokenów i jednak żeby sobie odebrać tą paczkę, to będziecie musieli trochę poczekać, ponieważ 20 tokenów raczej naraz nie będzie rzuconych, więc ta paczka również też jest spoko, jednak ja sobie już to analizowałem, czy lepiej wybrać 3 paczki 83 plus razy 25, czy na przykład wybrać sobie paczkę 83 plus razy 25 i do tego paczkę 85 plus razy 10 i mówiłem, że to combo jest najlepsze, ale jak ktoś został do końca tego odcinka, w sensie do dalszej części, no to macie taką ode mnie tutaj poradę, że wybierzcie sobie tą paczuszkę. Jeżeli wiecie, że zagracie wszystkie tak naprawdę swapy, że będziecie w stanie poświęcić czas, to weźcie sobie to, ponieważ tutaj macie gwarantowane tak naprawdę 75 kart powyżej 83 plus, czego naprawdę kilkanaście to będą walkouty, a jak nie kilkadziesiąt. Na pewno będziecie mieli dużą szansę na trafienie jakiejś karty specjalnej, więc tak wydaje mi się, że po prostu najdroższa nagroda w tym przypadku będzie najlepszą nagrodą. Więc tak naprawdę podsumowując, takie trzy zestawy, które można wybrać. Pierwszy najlepszy, czyli bierzecie tylko i wyłącznie tą paczkę i ewentualnie później, jak zostanie wam 5 tokenów, jeżeli zagralibyście wszystko, no to można sobie dobrać tą paczkę, tutaj fajne player piki pod foder mogą wam polecieć. Natomiast jeżeli gralibyście oczywiście wszystko i kupili jeszcze te paczki ze sklepu, no to najlepsza opcja po prostu 4 paczki 83 plus razy 25 za 30 tokenów, naprawdę mega combo, 100 kart, które bardzo solidnie wzmocnią wasz zespół, jak i wasz budżet waszego klubu. Natomiast tak jak mówię, ja nie biorę w ogóle pod uwagę swapów z paczek, ponieważ wydaje mi się, że jest to scam i nie warto tych paczek za końsy kupować. Drugie najlepsze combo, czyli oczywiście paczuszka 83 plus razy 25, no i do tego paczka 85 plus razy 10, no i trzecie combo, czyli paczka 83 plus razy 25, no i 85 plus z tymi 5 player pickami za 15 tokenów. Wydaje mi się, że są to najlepsze trzy opcje, jakie tylko i wyłącznie mogą być. Resztę po prostu nie ma co brać pod uwagę, ponieważ tak jak mówię, pogracie tym tonalem chwilę, pogracie tym tripierem chwilę i nie będziecie zadowoleni, tym bardziej, że na tym etapie gry, gdzie jest koniec grudnia, czy nawet początek stycznia, jak będziecie te karty przepalać, no to ten Tonali i Trippier tak naprawdę za 10 tysięcy możecie mieć na każdą z tych pozycji lepszą inicjatywę. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jakbyście mieli problem z jakimś swapem czy coś i byście wiedzieli już, jakie te zadania będą, no to możecie pisać w komentarzu, czy codziennie na live o 18:30 na Twitchu również się widzimy, tam też możecie zadawać pytania, tam też również będą pojawiały się jakieś konkursy, jak wbijemy większą ilość widzów, więc oczywiście zapraszam. No i zostawcie suba, ponieważ tylko 30% z was subskrybuje mój kanał z tych osób, które mnie oglądają, więc kliknij suba, tylko jedno kliknięcie dla mnie, a naprawdę dla mnie mega pomoc. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!